0 na 1, 0. Gdzie ten zbój? Halo, jestem smutny teraz. Nie wiedział w ogóle, czy to jest ukryte, czy to trzeba w jakiś konkretny sposób zdobyć, czy co? Z zwojami. O, zwój. Więc z nimi na rękach jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Za wcześnie. Nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz, jak mogą na ciebie wpływać. Ale to jedyne, co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Nie było tam bardzo. Serio? Bierzesz mnie na litość? Tak. Mały potwór. Wytrzyj te udawane łzy. Nie było tam łez. Rękawice na prawdziwym przeciwniku. Super. Jesteś gotowy, trenerze? Mówię o terrorze. Dobra, terror? Jasne, nie ma problemu. Kao jeszcze ma w miarę tą... Nadchodzę! Mimikę mówienia. Wyglądającą, ale taką ala tragicznie. Nawet pojawiały się jakieś dziwne kryształy. Niech to będą runy, tak, dobra nazwa. Sądzę, że runy miały związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę ich zbierać, ty spróbuj. Rękawice mogą pomóc, może udać się nimi otworzyć kryształowe bramy. Nikim nim. Dobra, i co to jest ten zwój? Znowu to jest kaopedia jakaś. Siostra Kaja jest córeczką rodziców. Bez dwóch zdań. To wojowniczka, buntowniczka i kochająca siostra, ale także indywidualistka, więc może... Znaczy, Boże, więc chociaż lubi walczyć, jej domeną jest mistycyzm. Kaja bardzo chciała znaleźć własny styl i w końcu stwierdziła, że jej ulubioną bronią jest ki. Stąd wzięły się jej zainteresowanie sztuką kaikido, której wciąż się uczy. Jak na mi... Styczkę jest wyjątkowo niespokojna i nie potrafi usiedzieć długo w jednym miejscu. Dlatego trudno zastać ją w domu. Zwłaszcza teraz, gdy wyruszyła na poszukiwanie swojego ojca, Kobiego. Kaja czuła, że coś przeszkodziło mu w powrocie do domu i że ona powinna się zmierzyć z tym czymś. Musiała to zrobić, mimo to niełatwo było jej zostawić najlepszego przyjaciela i brata Kao. To Kao, to ten Kao jest tym samym Kałem z zeszłych trzech części, czy jego ojciec jest tym Kao z zeszłych części, czy to jest w ogóle tak jak z serią Tomb Raider, że na nowo całkowicie. Nie wiem, czy w Tomb Raiderze było, ale chyba było na nowo. Że tamto jakby usuwamy wszystkie wspomnienia z tamtym i to jest na nowo seria. Bo już za bardzo nie czaję. Bo tamten miał na imię Kao. A nie... Kobi. Właściwie to miał na początku na imię Denis, potem zmienili mu imię na Kao. Tak a propos, ciekawostka. Jak dobrze mówię, to był Denis. Na początku. Głowy nie dam, ale rękę już tak. Dziwną fizykę mają te worki, ale dobra. Graficznie samo w sobie ładnie wygląda, ale... No tutaj trzeba było sporo dopracować na plan fizykę. Tego worka. Bardziej płynnie, a nie, że jedno uderzenie i robi obrót o miliard stopni. Dobra, może przesadam, ale wcześniej tak wyleciało w górę, że trzeba było czekać chwilę, zanim spadnie. O tym mówię. Będzie coś w domkach? Oprócz hajsu? Fajne szangi w ogóle. O, jest zwój! Blokowane nowe treści. Kaopedia. Postacie. Mentor World. Miał ciężkie dzieciństwo i wcześniej nauczył się walczyć już w młodym wieku. I wcześniej nauczył się walczyć. Już w młodym wieku został mistrzem sztuk walki, a później otworzył własną szkółkę.
Jednym z jego pierwszych uczniów był ojciec Kao, Kobi. Walt okiełznał talent młodego Kobiego i wkrótce uczeń przerósł mistrza. Obecnie jego główną siedzibą jest wyspa Hopalo, gdzie uczył młode pełne entuzjazmu kangury, tajników? Nie tajnik? Sorry, teraz akurat sam nie jestem pewien. Kaboksingu i kaikidu. W głębi serca jednak jest obywatelem świata. Zjeździł go wzdłuż i wszerz, dzięki czemu poznał wszystkich sławnych mistrzów sztuk walki. Jego sercem zawładnęły góry zmarzliste, gdzie spędził większość młodych lat, ucząc się wraz z najstarszą wędrówki duchów. Ucząc się wraz z najstarszą wędrówki duchów. To chyba też jest błąd. Ech, to były czasy. Czyli to nie... To ja nie wiem, jak to z tym Kao wygląda teraz. To jest prequel, sequel, co to jest? To nie był Kobi, jego ojciec. Chyba, że tak się nazwał. A syna pozwolił nazwać po sobie Kao. Tu jakaś małpa jest w ogóle, a tu jakieś cztery inne. Na pewno nie będą się blokować, to jest pewnie pierwszy boss. Tu będzie drugi, trzeci i czwarty. Zgaduję. Ej, nie widziałem tego diamencika. Kończyłem kraba. Myślałem, że coś nowego powie. Ukryty hajs! Kolejny diament. Fajnie by był tutaj ten sklep, o którym mowa. Żeby mógł wiedzieć, na co się tutaj zbiera skwaty. W sensie, co można kupić za nie. Dobra, zbiorę ten kryształ. Runę. Kaopedia, skarby, runy. Magiczne kamienie z wyrytymi runami, za ich pomocą można otwierać bramy do nowych podziałów. I spoko. To jest kangur chyba. I rysuję tam tą małpę, która była tam na zdjęciu. Która jest, zgaduję, bossem, jak mówiłem. To jest miód? Czy farba? Chyba farba. Myślę, że będziemy się ślizgać. Dobra, zabiłem ci kraba. Co nam powiesz? Artystka, szukam modela do obrazu Boga Mórz. Twój ojciec idealnie by się nadawał, ale skoro go nie ma, to pomyślałem, że może nie tyka, o, ty jesteś za młody, chociaż o czym masz po ojcu? Muszę to jeszcze przemyśleć. Okej. To rozwalmy ci dom. Chyba, że się nie da. Wow! Umięśniony kanguru. Kolejny diamencik. Halo! Może to działa tylko w jakiejś wodzie konkretnej. O, lotek chyba. Jedyną nazwę, którą pamiętam z pelikanów, więc nazwijmy go lotek. Co jej farba robiasz tutaj? To są same kangurzyce? A tam przynajmniej dało się okraść. I jest kolejny zwój. Pytanie, który to jest? Poziomy.
3 na 6. No ale co to mi dało, tego nie wiem. Bez jaj! Halo! Kolejny diamencik. Farmerka. Gadżet dał mi kiedyś automatyczne grabie. Powiedział, żebym sobie usiadła i odpoczęła, a one wszystko zrobią. Wiesz, i wiesz co? Wybuchły, zniszczyły mi plony i zrobiły dziurę w chacie. To cud, że żyje. Gadżet też tam był! Pamiętam. To był pierwszy właściwie ten. Pierwszy tekst w kangurku KO Trójce. Gadżet zamontował mi nowy silnik? Czy coś tam? Mówię ci, to będzie czas. Jak z lotkiem się latało. Dobra, nie wszystkie da się rozwalić. Kolejny run. Jest kolejny kangurur, ale tym razem facet jakiś. Mhm. Ahoj kao, rybak. Mhm. Kolejny minus do tej gry. Sporo już ta gra ma minusów. Patrzę na to, że gram w nią dopiero 47 minut. Że no... Dwie postacie, może trzy tutaj mają dubbing jakiś. Kaja miała, no to trzy jak na razie... Sorry, jeszcze matka jego miała. Cztery postacie miały tylko dubbing. Czy to serio taki problem dodać... Zatrudnić jakiegoś aktora głosowego początkującego, który po prostu jest dosłownie początkującym, całkowicie. I dodać te parę tekstów, łowię sobie rybki. Wiatr dobry, dmie w pijan srebrnej mgle, swobodnie okręt płynie, ach, robię się zbyt sentymentalny. Chciałbym zostać piratem, ale mam obie nogi, więc mnie by nie przejęli. Te parę tekstów, żeby mówił. Boże. Może się czepiam tylko, ale no tak dziwnie. To jest lotek, czy to jest gadżet w takim razie? Zaraz się przekonamy. Kolejne ognisko. Halo. Dobra, muszę tak dziwnie wchodzić tutaj. Mogę przez nie patrzeć? Nie. Szkoda. O, jest jakiś kolejny zwój. Do Kaopedii. W postacie. Pomocnik gadżet. Czy to... Boże, czy tego gościa trzeba w ogóle przedstawiać? To gadżet. Wskazówka dla tych, którzy jakimś cudem, ale jakim, o nim nie słyszeli. Imię mówi samo za siebie. Jego pasją jest majsterkowanie. Gadżet cały czas kombinuje coś, wymyśla, nad czymś pracuje i często jest to coś szalonego. Bywa naprawdę bystry, na przykład kiedy udaje mu się faktycznie poprawić jakość życia na wyspie. Ktoś nieprzychylny mógłby się zastanawiać, czy jego działające wynalazki powstały celowo, czy przypadkiem, ale ostatecznie kto by się tym przejmował. Jak działa, to działa. Poza wyjątkowym umysłem ma także wielkie serce. Dla przyjaciół gadżet jest zawsze gotów opuścić bezpieczną przystań i wyruszyć w nieznane. Na gadżeta można liczyć. Okej. Czyli lotka może czasem tutaj nie być. Czemu się tu załapał? Tam się nie chce złapać skała, tutaj się złapał chyba nicości. O i kolejny kamyk. Już trzecia runa. Znaczy się, mówiąc kamyk. Dobra, nie ma tutaj obrażeń od upadku. Miło wiedzieć. Dobra, gdzie jest gadżet? Proszę, niech gadżetowi dadzą dubbing.
Tym razem przyszliśmy, mój samolot i ja. Mam nadzieję, że dobrze go traktują. Wiesz, czego potrzebuję? Jednego kraba, dwóch kółek, taśmy klejącej i baterii. Ach, jeszcze patelni. Poczekaj, aż zobaczysz mój nowy wynalazek. Mózg ci eksploduje. No nie, dosłownie to by nikomu nie wyszło na zdrowie, a twoja mama by mnie zabiła. Nie wiem, co to za fioletowe ustrojstwo nad wejściem do jaskini lawy. Ten, kto wynalazł, musiał być jeszcze bardziej genialny niż ja. Czy to w ogóle możliwe? Idealna pogoda na majsterkowanie. Muszę tylko złapać kraba albo dwa. Pog. Mogę tam wejść? Chyba utonąłem. A straciłem życie, a nie życie. W sensie serduszko straciłem, a nie całe życie. Fajnie wiedzieć. Tutaj bo odpadnie na wszystko. Odmowa mam do zbierania diamenty? Nie gadajcie. Serio? Wait, zobaczymy, czy tam w domku będzie. Kiedy to trochę załamnę się psychicznie. Od nowa diamenty muszę zbierać. Po chuj one są w tej grze. Dobrze, że aż monet nie muszę. To był jeszcze. Po co one są w ogóle? 3 na 11. Ale reszta jest. Znaczy może też było zaliczone, ale było do nowa od zbierania. Od nowa w sensie do zbierania. Ale było już zaliczone tak ciak. Te 3. Czy nieważne, czy bym zebrał, czy nie bym miał zaliczone. W sensie. Kolejny i widziałem to życie. Chyba w sensie powiększenie życia. Ilości żyć. Muszę tutaj wszystko pozwiedzać. Wszystko. Myślałem, że uszami się łapie. Jakiego ojciec? Czy on w innym życiu? Cześć Kao, witam w moich skromnych progach. Czego ci potrzeba? Sklepika, że jest! Zacznij ci mały sekret. Zawsze możesz dokupić nowe życie lub więcej fragmentów serca. A może zainteresują cię nowe ubrania? Zajdź do garderoby. Za dukaty zebrane w trakcie swoich przygód możesz kupować przedmioty w moim sklepie. Pamiętaj, żeby częściej do mnie zaglądać. Ty! 500 dukatów? 500? Sporo jest potrzebne. A ubrania? O. Co to jest? To. A, to jest zmiana z tego na to. Czy on wygląda to jak kangurek Kao z jedynki? Kształtem 1 do 1 przypomina, a tutaj ma trochę inny kształt, więc chyba jo. Chyba następnym będzie... po noże terrora. Może będę mógł blokować klasyczną skórkę Kaosia. To jest chyba bałwan. Ale całkiem spoko, że ubrania można mieć. Dobra, weźmy, blokujmy jakieś ubranie. Weźmy okulary. No i git. To akurat całkiem spoko. Może ubrania można kupować. Mam oksy. Jak to młodzież mówi. Czy to jest mój dom? Teraz muszę zbierać wszystkie dukaty, żeby blokować wszystkie stroje. A zobaczę sobie jeszcze. Szczerze, za to są osiągnięcia. Wait, muszę to sprawdzić. Trofea. 202 level mam trofeów. 10%. Zdobądź wszystkie pozostałe trofea, ukończ grę. Ukryte, ukryte, ukryte. KO. Zbierz literę KO na wszystkich poziomach. O Boże, co się dzieje?
Odblokuj wszystkie miejsca na serca. Zbierz wszystkie wpisy w Kaopedii na temat wrogów. Zbierz wszystkie runy. Pokonaj jednego z bossów, nie odnosząc żadnych obrażeń. Znajdź i ukończ wszystkie wieczne studnie. Osiągnij liczbę 200 żyć. A, w sensie takich żyć, że żyć, dobra. Myślałem, że serduszek. Pokonaj 5 wrogów, jedno żyć na pomocą wykończenia. To powinien mieć każda osoba, która kupiła tą grę. Mało osiągnąć coś. Ale okej, głównie w skrócie ukończyć grę. I jedno rzecz 20 żyć zdobyć. Raczej nie powinno być trudno. Wymaksować tej gry. Mhm. Wygląda się, jakby brakowało ci porządnego posiłku. Mhm. Dobry pomysł. Może powinniśmy urządzić uroczystość z okazji powrotu Kobiego i Kai? A, to powinno być na odwrót. Ale dobra. Takie teksty też całkiem spoko wyglądają. Że podchodząc do nich to widzę. Te teksty, zamiast ciągle z nimi gadać. Tak naprawdę spoko rozwiązanie może być takie właśnie napisy. Nie, że podchodzi się i gada z nimi. Co właśnie się podchodzi i wyświetlają się napisy. I wtedy, że nie ma dubbingu. Ale jak się rozmawia, to powinien być dubbing, no. Jak mech. W Kangurku Kao Trójce nawet wszystko miało dubbing, halo. Wszystkie postacie, czy to lepszy, czy to gorszy. Nie mnie to oceniać, ale no miały. To jest miłe. Czym więcej dukatów, tym bliżej stroju kolejnego. Nie wiem właściwie po co ja tam potem skakałem. O, diament! Mogę nie wpaść tym razem? Nie utonąć? Dobrze, że poleciałem w drugą stronę. Kao! Marlena! Twoja siostra będzie miała przechlapany jak wróci. Mam nadzieję, że wróci. Niedługo. Rozwalmy dom! O! Rodzice Marlena i Kobi. Rodzice Marlena i Kobi. Niezwykle wpływowa para. Marlena jest żelazną damą kangurzej wioski. Bezkompromisową dumą o srogim wyrazie twarzy. Boże, zgubiłem się. Kobi to szanowany mistrz K-boxingu, znany z tego, że zawsze staje po stronie słabszych. Choć oboje są silni i nieustannie, mają jednak jedną słabość, swoje dzieci. Halo. W jednej chwili Kobi jest twardym, nieustępliwym wojownikiem, w następnej śmieje się i przytula dzieci, bawi się z nimi. Jakby był jednym z nich. A, z dzieci. Marlena lepiej ukrywa uczucia za surowym spojrzeniem, ale w głębi duszy jest równie czuła i kochająca jak Kobi. Rodzina jest najważniejsza, no chyba, że ważą się losy świata. Wtedy muszą zadać sobie pytanie. Jeśli świat jest w niebezpieczeństwie, to czy nie znaczy, że moja rodzina również? Wszyscy wiemy, co na to odpowiedział Kobi. Czy miał rację? To kwestia dyskusji, ale jedno jest pewne. Marlena nie była zachwycona decyzjami męża. Nie wiem, co to jest. To nie jest w takim razie chyba kontynuacja, zgaduję. To jest po prostu odnowienie jakby serii. Że mówię, usuwamy kompletnie zeszłe części i idziemy dalej. Coś dziwne właściwie dla mnie, no ale bywa. Okej. Wróć do tego okej. Mówienia. Nawet różne mamrotania im wymyślili, ale dubbingu już nie dali, halo. Spoko, myślałem, że da się gdzieś doskoczyć. Farmerka. A, to jest ta farmerka, dobra. Dobra, trzeba było chyba gdzieś indziej iść. Gdzie jeszcze nie byłem. Na przykład potem tuga. A nawet i dwa, a nawet i trzy, a nawet i cztery. Oj, runa kolejna.
jakąś pajęczyną dziwną. Potrzebuję ogień. Jaki dziwny. Miedzności czy co będę miał? Jakieś specjalne. Uważaj na siebie, Kao. Ci goście z Mrocznego Lasu sprawiają mnóstwo kłopotów. Czyli nie wszystko mogę blokować jeszcze, tak jakbym nawet chciał. A mam kolejną runę. Czwartą. 4-3, Mroczny Las. Pytanie, czy to jest pierwszy level, do którego powinienem iść na początku. Bo tam jeszcze jakiś jest, nie? Ta wioska na szczęście nie jest jakoś mega duża. Co jest chyba plusem. Runy potrzebne do wejścia 8. No to do Mrocznego Lasu chyba muszę wejść na początku. Nie wiem, gdzie będą inne diamenty, ale może kiedyś się znajdzie. Diamenty i zwoje z tego miejsca.